Pokój dobro, witam wszystkich na 111 odcinku z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 16 października 2022 roku i znajdujemy się w Chojewie, w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tej to parafii dzisiaj odbywa się uroczystość przekazania relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Odczytam dekret, który właśnie przekazuje wam te relikwie na stałe. Prowincja o prowincji świętego Antoniego Padewskiego i błogosławionego Jakuba Strzelę, zakonu braci mniejszych konwentualnych franciszkanów w Polsce. Niniejszym przekazuję relikwie pierwszego stopnia błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka oraz certyfikaty postulatora generalnego dla parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojewie, Kraków, 16 października 2022 roku. Podpisany ojciec Marengą, prowincją. Teraz przekażę ten relikwiarz i te dokumenty dla księdza proboszcza i dziękuję bardzo za relikwie. Tym bardziej moja radość jest większa, bo sam osobiście też znam właśnie ojca Michała i ojca Zbigniewa. Jak również też cieszę się z przybycia brata Jana, z którym znamy się już sporo lat, tak samo jak ojciec prowincja, z którym byliśmy kiedyś, będąc ja w zakonie franciszkanów razem z obecnym prowincjałem. Ojcem Marianem odpowiedzialny właśnie za tę kapitułę prowincjalną, także tym bardziej się cieszę, że właśnie ojciec Michał i ojciec Zbigniew będą w naszej parafii. Bóg zapłać. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdziecie na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych, pojawiających się na tym kanale materiałach. Zapraszam do ściągnięcia aplikacji mobilnej Męczennicy z Parakoto. Dzięki temu możecie tam wpisywać swoje prośby, podziękowania i świadectwa. Niech bracia męczennicy wszystkim wam błogosławią i wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu. Pokój i dobro. Na wieki są, oni tutaj są, są nadziei promiennym znakiem. Ich krew do nowego życia budzi nas. Oni tutaj są.